pytamy o mural. Czy to fajna sprawa, czy podoba się? Bardzo się podoba, wspaniale. Dobrze zagospodarowana przestrzeń w mieście. To wie pani, ja bym teraz chciała pierwsze się zapytać, co to za budynek jest. Czy to jest związane w ogóle z taką młodzieżą, z takimi fizdrygałami? Czy to jest jakiś poważny budynek? Bo tu też trudno tak powiedzieć, bo jeżeli to jest budynek jakiś poważny, to mnie to już niepotrzebne to jest. A co pani sądzi o tym obrazie? Fajne takie leśne stwory, takie ludki, czy coś innego lepiej byłoby przedstawić? To znaczy, ja wiem, no może tych stworków takich leśnych to może byłoby coś ładniejszego w ogóle. Bobra? Takiego, jak ja nazywam, sarenkę pokazać. A, czyli tutaj nasze leśne jakby region, Suwalszczyzny, tak, krajobraz. Tak, no takie pokazać, no sarenkę, jelenia. Ja prawdę mówiąc, dopiero teraz go zauważyłem. Owszem, podoba się mi się tak. Czy podobają się panu kolory, takie leśne ludki, czy może na przykład coś innego by pan widział na innych ścianach w Suwałkach, jakieś sugestie? Bo tutaj pojawiały się już pomysły, że na przykład bobra albo klasztor wigierski. Nie, no myślę, nie, to by kiczem trochę jednak zajeżdżało, natomiast to jest bardzo fajne, no, więcej tego typu właśnie jakiś, może najpierw nawet jakieś właśnie, coś takiego nierealistycznego właśnie, coś takiego. Czyli fantastyki tak. Też jest. Tak, 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 owszem, tak, tak, tak. Czy podoba się panu? Tak sobie. Były lepsze wybory moim zdaniem. Tak, a który pan obstawiał? Ten drugi, taki niebieski ten był. To był dla mnie najładniejszy. Ale lepszy ten niż, bo tam jeszcze był taki jeden, co mi się w ogóle nie podobał. A proszę powiedzieć, czy fajnie byłoby, gdyby więcej murali powstało, nie tylko ten jeden? Bo w planach jest też trochę więcej. Myślę, że to by było dobre posunięcie, ale zależy w jakich miejscach. Bo nie wszędzie myślę, że pasuje. Ale jakby w tę stronę takie fantastyczne stworki, czy też coś innego by pan widział na ścianach w Suwałkach? Ja bym widział coś innego. Dla mnie się, no, coś bardziej konkretnego, właśnie ten drugi pomysł, taki ten niebieski, to był dla mnie najfajniejszy. Myślę, że tak. Miasto trochę jest wtedy rozbarwione i myślę, że to jest fajny pomysł. Też podzielacie to zdanie, tak? Tak. Czy podoba się wam ogólnie ten rysunek, kolory, czy fajnie, gdyby było więcej podobnych, a może też jakichś innych? Jakiś inny temat, bo tutaj takie baśniowe, leśne stwory, a może coś innego? Może, no taka kolorystyka trochę szara jest, może gdyby było trochę więcej barw ciepłych, może by było lepiej trochę, ale myślę, że to i tak jest lepsze niż to, co było poprzednio, szara ściana. Ściana nie jest taka brudna, jak kiedyś była. Bo pojawiają się też głosy, że lepiej na przykład byłoby wyczyścić cegłę, że taka starówka to jest fajny klimat. Czy też takie kolorowe coś nowego to też ożywia miasto? To kolorowe może być, to jak właściwie te cegły kiedyśniejsze, te carskie, to tak tylko ich oczyszczać, bo one ładnie wyglądają, te cegły stare. A to może też być, dla mnie na przykład to się podoba. No dobrze, że tak malują, czy lepiej zostawić te carskie cegły, tak jak było? Malują. To zawsze widok będzie.